Bla. Nie pójdę. Akcja? Jaka? Jak się robi serduszko? Święty Jan Apostoł przestrzega przed pewną obłudą, w którą może wpaść człowiek, który jakoś ma taką potrzebę usprawiedliwiać się, w sposób nienaturalny wybielać swoją postawę. I mówi, że jeśli ktoś twierdzi, że nie ma grzechu, to jest kłamcą, jest oszustem. Czyli zwraca uwagę na to, że tak naprawdę wszyscy są uczestnikami grzechu, dlatego też wszyscy są uczestnikami zbawienia, bo mają okazję powstać na widok nadchodzącego Zbawiciela. Pytanie, czy jest możliwa sytuacja, w której nie będę grzeszył? Czy można nie grzeszyć? Skoro nie wolno mi powiedzieć sobie, że nie mam grzechu, bo to przecież jest logiczne, że każdy z nas jakiś grzech ma i to chyba nawet zaraz po przebudzeniu wiele z nas popełnia jakiś tam drobniutki grzech, narzekanie, lenistwo czy cokolwiek innego, to czy możliwa jest sytuacja, w której ja nie grzeszę? Czy można nie grzeszyć? Oczywiście można nie grzeszyć. No przede wszystkim, od góry idąc, Bóg nie grzeszy. Aniołowie nie grzeszą. Święci w niebie nie grzeszą. Dusze czyśćcowe nie grzeszą. Czyli większość Kościoła zbawionego, świętego, jednego świętego powszechnego apostolskiego, większość Kościoła pozostaje bez grzechu. Tylko my przez krótką chwilę staramy się chwilę nie grzeszyć, potem coś tam się stanie, ale potem znowu się staramy nie grzeszyć i to bez żadnej złośliwości, tylko po prostu w prawdzie. Ale po co walczymy? Po to, by w końcu stanąć w takim momencie pięknym, śmierci, po którym to momencie już nie ma grzechu. Jest tylko Bóg, miłość, ja. Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.